Już wiemy, kto powalczy o największą statuetkę Śremskiej Żyrafy za zeszły rok. Tym razem burmistrz Adam Lewandowski postanowił nominować do nagrody 3 działające na terenie miasta organizacje i stowarzyszenia oraz 3 uczestników indywidualnych. Wśród kandydatów można znaleźć m.in. pasjonatów kolarstwa górskiego, dla których nominacja do Śremskich Żyraf była dużą niespodzianką. Była to dla nas bardzo wielka niespodzianka. Później przyszła ta radość. Tym bardziej cieszymy się, ponieważ jest to jakby nasze udekorowanie 5-letniej działalności, znaczy istnienia sekcji kolarskiej dla dzieci i młodzieży. A rok 2023 pod tym względem był tym bardziej spektakularny, ponieważ byliśmy organizatorem, może tak, współorganizatorem Mistrzostw Polskich Szkół Podstawowych w kolarstwie górskim, które właśnie się tutaj odbyły w Śremie. Więc około 400 zawodników z całej Polski przyjechały tutaj do Śremu i tutaj rywalizowali o te najwyższe trofea, czyli koszulki Mistrzostw Polski. Jak wspomina Alina Zalewska, nieco bardziej zaawansowana jazda na rowerze cieszy się w Śremie coraz większym zainteresowaniem. Jak zaczynaliśmy w tym 2016 roku, to na pierwsze zajęcia przyszło 5 dzieci. W tej chwili mamy ich około 40 i to się na takim poziomie kształtuje. Mamy dzieci, które tak naprawdę już wchodzą w ten wyczyn, ponieważ już przetrenowały 5 lat, już od samego początku są z nami. No już możemy z nimi wchodzić na jakieś takie wyższe etapy rozwojowe, to już są świadomi zawodnicy, którzy wiedzą, czym jest trenowanie, chcą to robić, mają swoje marzenia, no i my pomagamy im je realizować. Wśród nominowanych do Śremskiej Żyrafy stowarzyszeń można znaleźć także dobrze w mieście znaną grupę Runners Power. Nie jest to pierwsza tego typu nagroda, która w ciągu 13 lat działalności trafi w ich ręce. No, to już jest nasza druga nominacja. Pierwsza nominacja była, gdy stworzyliśmy pierwszą sztafetę. Wtedy byliśmy takim drobnym, małym stowarzyszeniem, jeszcze nie widzącym, w którą stronę idziemy. A jak widać, ta sztafeta się udała, mamy 12 edycji, a więc no teraz też jesteśmy pierwszy raz nominowani za Runners Power, spełniamy górskie marzenia i oby tak się to też pięknie rozwinęło i było dużo tych edycji, także bardzo przyjęliśmy to z taką dozą szczęścia i z nadzieją na przyszłość, że to się będzie dobrze, fajnie rozkładało. W tym roku stowarzyszenie Runners Power zostało nominowane do nagrody za akcję charytatywną Spełniamy górskie marzenia. Ta akcja dotyczyła tego, że chcieliśmy po pierwsze wnieść pewną grupę dzieci z niepełnosprawnościami i również ich rodziny. Bo tu jest ważne, że w tej akcji nie tylko my wnosimy te dzieci, ale konsolidujemy się i solidaryzujemy się z tymi rodzinami. I tutaj tym sukcesem tej akcji było to, że udało się całą tą dziesiątkę wybraną wnieść na tą górę, ale tutaj również ci wolonosiciele, bo tak nazwani są nasi wolontariusze, wnosząc te skarby na Śnieżkę, poznały ich codzienne życie, ich troski, ich problemy, zauważyły, co trzeba tym osobom robić, pomagać i stworzyliśmy taką jedną wielką rodzinę. Pierwszą nominację do Śremskiej Żyrafy otrzymała Julia Bartkowiak, założycielka i trenerka studia piosenki Melodii, które w mieście działa już od 10 lat. Studio Piosenki Melodii jest przeznaczone dla osób, które kochają śpiewać i posiadają potencjał wokalny. Uczymy się emisji głosu, harmonii, śpiewania w dwugłosie, w trójgłosie. Uczymy się podstaw artykulacji, podstaw wszystkie techniki wokalne, które ułatwiają życie sceniczne oraz właśnie samego zachowania na scenie czy odpowiedniego oddychania. Na ten moment Studio Piosenki Melodii tworzy 35 młodych artystów. Bardzo długo już zajmuję się muzyką. Sama występuję, śpiewam, tworzę, komponuję, ale zawsze chciałam nauczać. I to było moje największe marzenie. Dlatego od zawsze wiedziałam, że jak już stanę się pełnoletnia, to z pewnością otworzę studio piosenki. Wydawało mi się, że trudniejsza jest praca ze samym sobą. Natomiast po tylu latach już wiem, że trudniejsza jest praca z dziećmi i młodzieżą. Natomiast nie pod względem edukacji, pod względem emocjonalnym. Każdy ich występ przeżywam 1000 razy bardziej niż swój. Mam wrażenie, że stresuję się bardziej niż oni. Bardzo, bardzo przeżywam wszystkie ich sukcesy. Nawet porażki, jak nam coś nie wyjdzie, to przeżywamy to wspólnie. Melodia jest bardziej jak przyjaciele, jak rodzina. My się wspieramy, stoimy ze sobą murem, ponieważ każdy z nas kocha to samo. Kocha śpiewać, kocha muzykę. Więc tak, trudniejsze jest stanie za nimi, niż samemu.
Z nominacji do największej śremskiej żyrafy cieszy się bardzo Agnieszka Golak, której największą pasją jest bieganie. Ma w związku z tym hobby na koncie także kilka poważnych sukcesów. W moim życiu jest tak, że ja właściwie biegam całe życie, jak to mówią. I jestem związana od szkoły podstawowej już z lekkoatletyką, z biegami. Cały czas mi się udaje rozwijać tą pasję. Biegałam w różnych częściach i Polski, i świata. Dzięki temu właśnie, że biegam, udało mi się jeździć i zwiedzać wiele miejsc właśnie w Polsce, za granicą. Udało mi się też wygrać parę maratonów gdzieś właśnie w świecie, że tak powiem. I dzięki temu na pewno wiele zobaczyłam, wiele zyskałam, poznałam wiele wartościowych ludzi. Jednak to, że wygrywałam maratony, to jest ciężka praca, a poza tym można biegać, ruszać się i także zwiedzać wiele ciekawych miejsc. Dzięki temu na przykład biegliśmy do Rzymu, do Watykanu, do papieża Jana Pawła II. Byłam w Atenach na olimpiadzie, w Londynie na olimpiadzie. Agnieszka Golak na co dzień pracuje w szkole, gdzie stara się miłość nie tylko do biegania, ale także szeroko pojętej aktywności fizycznej zaszczepić wśród dzieci i młodzieży. Jeśli chodzi o trening, no to wiadomo, cała baza jest potrzebna i odpowiednie pokierowanie, a z drugiej strony ten zawodnik, który musi to wykonać. A jeżeli chodzi o zamiłowanie dzieci do sportu, no to no nie da się ukryć, że teraz są dla nich ciekawsze rzeczy, wolą siedzieć przed komórkami, przed telewizorem, przed komputerami i to ich w jakiś sposób bardziej wciąga, ale jak już załapie takie dziecko chęć ruchu, to tutaj też jest ważna rola rodzica, żeby on gdzieś tam pokierował, ponieważ to dziecko jeszcze powiedzmy jest chętne w młodszym wieku, im starszy, tym ma więcej wyrzeczeń, tym koledzy są, koleżanki jakieś inne, czy więcej nauki i nie zawsze to dziecko potrafi sobie wypośrodkować, co jest ważne, czy czego powinno się trzymać, czy jak podzielić ten czas, żeby móc zrobić jedno i drugie. Tworzenie rzeźb z piasku na praktycznie całej długości polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego jest jego znakiem rozpoznawczym. Witold Siczyński, kolejny nominowany w plebiscycie śremskich żyraf ze sztuką i plastyką, jest związany od najmłodszych lat. Jego najsłynniejsze hobby narodziło się jednak w wojsku, gdzie przygotował figurę nagiej kobiety. Początki sięgają czasów wojska, czyli 20 parę lat temu, gdzie pierwszy raz z nudów po prostu stworzyłem taką rzeźbę. Miała takie dość duże zainteresowanie i to sprawiło, że w kolejnych latach gdzieś tam to się rozwijało. Gdzie powstała ta pierwsza rzeźba? Pierwsza rzeźba powstała w Międzyzdrojach. Przez lata praktyki Witold Siczyński do mistrzostwa doprowadził przygotowywanie także innych figur z piasku, a jego specjalnością są postacie różnych zwierząt. Zacząłem próbować troszeczkę z architektury, troszeczkę przedmiotów życia codziennego, coś takiego, co by wzbudziło w ludziach chęć oglądania. Jednak najwięcej się przyjęło tutaj budowla zwierząt, wszelkich zwierząt. Im bardziej one realistyczne, im bardziej realistyczne rozmiary osiągały, tym bardziej większe zainteresowanie. Jak pierwszy raz wybudowałem foki w mieście Kołobrzeg, no to tam był największy poklask i to już w sumie tak się ich, można powiedzieć, utrzepiłem i ich najwięcej wybudowałem. Ostatnią nominowaną grupą do największej śremskiej żyrafy jest klub Morsów Lodzik, znany z m.in. kilku udanych akcji charytatywnych. Jak wspomina lider grupy Lodzików, ludzie na ten moment sami chętnie zgłaszają się do nich z propozycjami różnych przedsięwzięć i wydarzeń. Z akcji to tak naprawdę to było, że do nas się odezwali o akcję, czy nie zrobimy. Znając serducha naszych moich Lodzików, kochanych, zgodziliśmy się. I w sumie w 2 tygodnie udało nam się, bo pierwszą akcję mieliśmy 2 tygodnie do zrobienia i no wyszła rewelacyjnie, więc postanowiliśmy, że będziemy dalej pomagać, bo mieliśmy następne zgłoszenia. My nie szukamy ludzi, oni sami się do nas zgłaszają, jak się zgłaszają, no to trzeba pomagać. Klub Morsów Lodzik, mimo renomy zdobytej dzięki różnym akcjom, dobrze wie, że najważniejszym obszarem ich działalności jest morsowanie. Jest duża grupa, która jest już kilka lat z nami, a jest tak, że ktoś przyjdzie, za chwilę znika, ale przychodzą następni. Także w Śremie no, myślę, że 200 to nie przesadziłem, że jest 200 osób, która morsuje. Nie? Regularnie. Regularnie. No, w klubach jest około 100. Więc druga setka po prostu nie jest w klubach, sami sobie przychodzą, sami się morsują. I to jest fajne, że zaraziliśmy tych ludzi tym morsowaniem i
bo to wzmacnia organizm, to wzmacnia odporność i to tylko na plus dla tych ludzi, nie? Głosować w plebiscycie śremskich żyraf można za pośrednictwem miejskiego portalu informacyjnego do 26 stycznia.